Ej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Piętpi, czyli pytania i podpowiedzi. Pytanie od Grzegorza. Jak nie tracić kontaktu z Bogiem na co dzień, gdy człowieka pochłonie proza życia i zwykłe obowiązki? Może to dziwne pytanie, ale mam w tym właśnie problem. Co innego, kontakt w modlitwie, w zacisznym miejscu, co innego. W środku centrum handlowego. Wiem, że da się ten sam stan osiągnąć tu i tu, bo kiedyś tego doświadczyłem, ale nie potrafię tego utrzymać. Można to wyćwiczyć? Tak pyta Grzegorz. Myślę, że to nie jest pytanie tylko Grzegorza. Wielu z nas sobie zadawało takie pytanie. Ja pamiętam w młodości dokładnie takie samo pytanie sobie zadawałem, chociaż myślę, że dalej sobie jakoś to pytanie zadaję. Podoba mi się to stwierdzenie, bo żeby tracić, trzeba mieć ten kontakt z Bogiem. To znaczy, w tym sensie. Nie jest to oczywiste dla wszystkich, że mamy kontakt z Bogiem. Tutaj dla Grzegorza jest oczywiste, że ma kontakt z Bogiem, tylko go traci. Więc myślę, że pierwszą podpowiedzią jest to, żeby dziękować, to znaczy, jeżeli już mamy kontakt z Bogiem, to zacząć od dziękowania za to, że mamy ten kontakt z Bogiem, bo to jest łaska, że go mamy. Wielu ludzi twierdzi, że nie ma kontaktu z Bogiem. Czy to jest prawda, czy nieprawda, trzeba by to sprawdzić. Ale jeżeli, no, mam takie przeświadczenie, że mam kontakt z Bogiem, to warto by za to najpierw podziękować. A jeżeli mam przeświadczenie, że nie mam kontaktu z Bogiem, po prostu trzeba tego kontaktu w taki czy inny sposób szukać, bo jeżeli Wielu ludzi mówi, że ma kontakt z Bogiem, znaczy, że chyba to jest możliwe. To nie jest tylko dla jakichś wybranych, tylko to jest dla każdego. Więc, tak jak choćby mówi Ewangelia: szukajcie, a znajdziecie, i tam jest dopowiedziane: każdy, kto szuka, znajduje. Więc powodzenia dla tych, którzy dopiero szukają, żebyście znaleźli, a dla tych, którzy już znaleźli i mają kontakt z Bogiem, ale właśnie go jakoś w taki czy inny sposób tracą, czy ten kontakt jakoś słabnie, no spróbujmy dalej poszukać na to odpowiedzi. Można oczywiście pytać takich jak ja, ale myślę, że jeszcze mądrzejsze jest po prostu pytać tego, kogo ta relacja dotyczy, czyli Boga samego. Żeby Boga samego pytać, dlaczego ja tracę kontakt z Nim. Bo no to jest właśnie relacja. Tak podobnie, można powiedzieć, jak między ludźmi, że jeżeli widzę, że jakoś słabnie mój kontakt z drugą osobą, no to mogę samemu się domyślać. Mogę też pytać jakichś specjalistów. Oczywiście to jest też ważne. Jedno drugiego nie wyklucza. Ale też, no chyba najlepiej, spytać, no tego kogoś, z kim ten kontakt mamy, z którym budujemy taką relację, jak to wygląda z jego perspektywy, co tu jest właściwie potrzebne, co mam robić. Przychodzi mi do głowy, bo właśnie patrzę tutaj naprzeciwko za oknem, widzę antenę satelitarną. Dostałem kiedyś taką lekcję od jednego montera anteny satelitarnej, kiedy byłem w klasztorze w Poznaniu. Pamiętam, przeor mnie wysłał na dach z takim monterem, żeby on tam poprawił coś w tej antenie. No i ja tam stojąc na tym dachu w habicie, w Poznaniu, yy, właśnie go pytam. Taka myśl mi przyszła wtedy. Właśnie zadawałem sobie podobne pytanie. Yy, dlaczego tak właściwie, czy o lepiej powiedzieć, od czego to zależy, jaki jest obraz w telewizorze, który był tam dwa piętra niżej. Czy od tego talerza, czy od tego nadajnika, czy od tego, jak to jest ustawione, czy od tego, jak to jest wysoko, czy od kabla. I ten monter tak na mnie popatrzył, zdziwiony, i mówi: No, od wszystkiego. I ja to wtedy usłyszałem na tym dachu jako taką, taką ważną lekcję życia duchowego, ważną lekcję modlitwy, czyli kontaktu z Panem Bogiem. Że tak naprawdę od wszystkiego zależy, jaki my mamy obraz Boga, ale też od wszystkiego zależy, jaki my mamy ten kontakt z Panem Bogiem. Od wszystkiego we mnie i od wszystkiego w Nim. <grych> Więc, owszem, można by tak myśleć, ha, to ja mam wszystko do naprawienia. W pewnym sensie wszystko, oczywiście, bo to trzeba i naprawiać, i odnawiać, i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami chodzi o bardzo Jedną bardzo konkretną rzecz. I jeżeli no, w tym pytaniu, w tej rozmowie, jakoś się o tym możemy dowiedzieć, dlaczego ten kontakt, czy ta relacja z Panem Bogiem nam słabnie, to wystarczyłoby na przykład to, czy to poprawić, żeby ta relacja po prostu była lepsza. Więc chodzi też o to nastawienie. Wewnętrzne, które potrzebujemy jakoś cały czas weryfikować, ale też tak jak Grzegorz zaznacza, chodzi też o warunki zewnętrzne, bo mówi o tym, że jeżeli jest dobra atmosfera, wyciszona sytuacja, no to ten kontakt jest jakoś łatwiejszy, a jeżeli to jest choćby tak, jak on pisze w supermarkecie, to ten kontakt jest trudniejszy. I yy, no, warto po prostu wziąć na to poprawkę, że nie tylko od tego, jakie ja mam wewnętrzne nastawienie do tej relacji z Panem Bogiem, to wszystko zależy, tylko też od warunków zewnętrznych. Tu mi przychodzi do głowy taki pan Archiship się nazywa muzyk free jazzowy, no znany z tego, że wydawał mnóstwo muzyki z różnymi artystami. Więc pamiętam, jak kiedyś jeden dziennikarz go spytał, czy jeszcze Panu, jak gra Pan koncert, robi jakąś różnicę, że jest Pan nagrywany? I on miał powiedzieć, proszę Pana, mi robi różnicę to, że piękna kobieta siedzi w pierwszym rzędzie, ale jednocześnie to nie, nie może powodować, żebym grał tak, jak nie chce. Więc to wszystko też jest jakoś do takiego pokornego ogarnięcia, to znaczy, że ja muszę wiedzieć, co ma na mnie wpływ. Jeżeli coś jest dla mnie przeszkadzające, nie wiem, czasami to może być to, że jest jakiś hałas za oknem, a czasami tykanie zegarka, czasami takie czy inne światło, nie wiem, obecność kogoś czy czegoś, nie wiem, jakaś sytuacja, coś, co nie wiem, rodzi we mnie jakieś skojarzenia. No, mógłbym tu wymieniać mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Coś, co po prostu. Nie pozwala mi się skoncentrować na Panu Bogu, nie pozwala mi się skoncentrować na tej relacji, i tym samym rozpraszam mnie, tracę kontakt, i ta relacja nie wygląda w modlitwie tak, jakbym tego chciał. Mógłbym powiedzieć, jestem rozproszony, mógłbym powiedzieć, tracę właśnie kontakt. Więc yy, z taką pokorą trzeba do tego podejść. Ważne jest, co czyni Bóg, jaką daje łaskę. Ważne jest to, jaki mam obraz Pana Boga w moim sercu. Z kim właściwie się spotykam. Ważne jest to, co ja y, myślę o sobie, jak siebie postrzegam w tej relacji, kim ja jestem w tej relacji. Ważne jest to, co w ogóle jest w moim wnętrzu, w jakiej ja jestem w sytuacji wewnętrznej, na ile mam w sobie uporządkowanie, harmonię itd., itd. No, i ważne są te rzeczy zewnętrzne, w których się znajduję, i tym samym muszę to wszystko brać pod uwagę, czy brać na to poprawkę, czy jak tam do tego podchodzę. No, może trzeba by dodać jeszcze, nie jesteśmy aniołami. No, chyba żaden człowiek nie potrafi utrzymać takiej stałej relacji. To znaczy, oczywiście, można y, y, utrzymać stałą relację, ale że nie w tej samej intensywności, że te różne rzeczy, właśnie o których choćby powiedziałem, które się jakoś zmieniają, bo są w jakimś procesie, bo y, no, warunki zewnętrzne się zmieniają, wewnętrzne. Mam dobre samopoczucie, tutaj czy gorsze, właśnie jest taka czy inna poradnia, która lepiej czy gorzej na mnie wpływa. Nie wiem, mam w sobie, czy noszę jakieś treści, problemy, yy, przeżywam jakiś kryzys, czy jakąś chorobę, czy fizyczną, czy w emocjach. To wszystko na mnie wpływa i tym samym trudno mówić o stałej relacji. Ona może być stała, ale też... Jakoś może się różnić co do poziomu zaangażowania, czy takiej, nie wiem, jakbym powiedział, przejrzystości w tej relacji. Więc jeżeli tak, no to po prostu warto to też pokornie uznać, że to się zmienia i w tej sytuacji szukać tego, co jest najlepsze, co jest możliwe no, w tym konkretnym czasie, w tym konkretnym miejscu. Jeżeli to uznamy i nie będziemy w żaden sposób rezygnować z tej relacji, z kontaktu z Panem Bogiem, no to wierzymy, że Pan Bóg będzie nas w tym kontakcie wspierał. No może jeszcze jeden mały aneks, bo przypomina mi się choćby taka sytuacja, kiedy Maryja z Józefem gubi Pana Jezusa w świątyni. To można odczytać też symbolicznie, że my co jakiś czas możemy mieć taki moment, kiedy gubimy Jezusa, gubimy kontakt z Nim, i wydaje nam się, że On jest nieobecny, no, że, że po prostu Go nie ma. Nie? To, co Maria mówi z bólem serca, szukaliśmy Ciebie. A on na to odpowiada, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? To znaczy, ja tak naprawdę nigdy was nie opuściłem. I Maria to odbiera jako taką lekcję, że potrzebowała zgubić go na chwilę jako swoje dziecko, żeby potem go odnaleźć jako mężczyznę. To jest ten moment taki przełomowy. Może kiedyś jeszcze coś więcej na ten temat powiem. Ale taki moment przełomowy, który pozwala mi porzucić to, co znałem do tej pory, żeby spotkać Boga w nowy sposób, żeby zobaczyć, że jest kimś innym niż myślałem o nim do tej pory. To znaczy, że głębiej mogę wejść w ten kontakt i w te relacje. No, to jest też niesamowity moment, ale, tak jak wspomniałem, może kiedyś o tym więcej powiem. Natomiast warto dziękować, tak jak powiedziałem na początku, jeżeli mam kontakt z Panem Bogiem, szukać Go, gdy go nie mam, ale też patrzeć na to wszystko, co jest w moim wnętrzu i na to, co jest na zewnątrz, żeby no, ten kontakt pielęgnować. Nie załamywać się, nie wycofywać się, tylko cierpliwie trwać w tej relacji i szukać tego kontaktu codziennie. Czego tak naprawdę i sobie, i Wam z całego serca i duszy życzę. Dziękuję Ci Grzegorzu za pytanie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!